I zobaczcie, po lewej stronie ten Junak M16 z tą lampą, którego już wcześniej pokazywaliśmy na vlogach naszych, to jest Euro 4. Ten z tymi gmolami, które są zamontowane za zgodą i na zamówienie klienta, to jest model tegoroczny Euro 5. I teraz Wam pokażę, jak one wyglądają i sobie wtedy porównacie. Najpierw skupimy się na lampach. Uwierzcie mi, tu są lampy takie same. Tutaj mamy akurat tą modyfikowaną, która poprawiła bardzo fajnie bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o kierownicę, jest w czarnym połysku. Jest taka sama, czyli tutaj mamy Euro 5. Tutaj mamy Euro 4. Jeśli chodzi o koła, ten sam profil. Tutaj mamy firmę, bo widziałem, że tu już w CST-ki weszli, ale widzę, że tutaj przód jest ten sam. Też CST, ok, czyli mamy tą samą oponę, te same tarcze i te same zaciski. Czyli tutaj mamy Euro 5, tutaj mamy Euro 4, więc dla kogoś, kto chce sobie przewijać, sprawdzajcie sobie, czy to wygląda tak samo. Jeśli chodzi o tutaj ramę i chłodnicę, tutaj mamy Euro 5 i tutaj mamy ramę i chłodnicę Euro 4. Myślę, że to Was będzie też interesowało, jak wyglądają stopki. Tutaj mamy Euro 5 i tak wygląda też stopka w Euro 5. Jeśli chodzi o silnik, zobaczcie, kolorystyka w Euro 5. Silnik, kolorystyka Euro 5, kolektory wydechowe Euro 5 i osłona lewa Euro 5. Przechodzimy do Euro 4 i nie ma tutaj żadnych różnic. Ten sam kolor, jeśli chodzi o silnik, ta sama kolorystyka, jeśli chodzi o pokrywę prawą i ten sam kolor, jeśli chodzi o kolektory. Teraz pokażę Wam z tej strony, jeśli chodzi o silnik z lewej strony Euro 5. Jak widzimy, po lewej stronie pełny nikiel i również osłony pod siedzeniem w pełnym niklu. I sprawdzamy sobie teraz w Euro 4, zobaczcie. I również macie tą samą wersję kolorystyczną, dużo niklu na lewej osłonie i na osłonach pod siedzeniem. Ta przy siedzeniu i ta dolna. Jeśli chodzi o siedzenie i oparcie, w Euro 5 również występuje, w Euro 4 też występowało. Te same mocowanie, ta sama lampa Euro 5 i ta sama lampa Euro 4. Tutaj nie ma żadnych różnic, więc o tyle jest fajnie, że mamy ten sam motocykl i wiemy, czego się spodziewać. Pójdziemy jeszcze na wyświetlacz i licznik. Zobaczymy, jakie są różnice, czy też jest tak samo. Tu już uruchomiłem, pompy zadziałały. Mamy oczywiście Euro 5. Wyświetlacz wszystko pokazuje tak samo, jak w przypadku Euro 4. Pozycja jest ta sama. Pas na zbiorniku również jest taki sam. Czyli tutaj mamy Euro 5 zbiornik, siedzenie. A tutaj mamy Euro 4, zobaczcie, zbiornik, zobaczcie siedzenie i zobaczcie oparcie. Więc wszystko jest jak najbardziej w najlepszym porządku. Tutaj mam w Euro 5 wtryski, tak samo mamy wtryski w Euro 4, w Euro 5, ale rocznik ten 2021. Ja tutaj cały czas mówię Euro 4, bardzo przepraszam, ale jest to oczywiście Euro 5, tylko dostawa 2021 i 2022. Mam nadzieję, że Was uspokoiłem. Pojazdy wyglądają tak samo. Można sobie zamówić modyfikacje. Będziemy teraz aktualizować ceny i aktualizować wygląd graficzny na stronie naszej, jeśli chodzi o modyfikacje Euro 5, M15 i M16. Również M16 ma swoją wersję do modyfikacji. Ja dziękuję za uwagę. Przypominam o subskrypcji, udostępnianiu, lajkowaniu i komentowaniu. Miłego tygodnia.